Cześć! To już kolejny odcinek, w którym mam przyjemność razem z Candy, polską platformą zakupową, pokazać Ci super luki na lato. Dzisiaj na tapetę biorę beże. Mam na imię Iwona, jestem stylistką i dzisiaj pokażę Ci, jak nosić beże, jak robić stylizację, żeby się nie bać beży. Zapraszam! A! I najważniejsze, subskrybuj ten kanał po więcej takich modowych treści. Mało który kolor prezentuje się tak szlachetnie, szykownie i luksusowo jak beż. Jeśli masz ochotę wyglądać z klasą, zachęcam Cię właśnie do noszenia beżu. Zaproś do swojej szafy przynajmniej jedno beżowe ubranie z tego filmu. Do wyboru masz różne odcienie, na pewno znajdziesz taki, w którym będziesz się czuła dobrze. Zaufaj mi, jako stylistka starannie dla Ciebie wyselekcjonowałam 7 gotowych looków. Tak prosto, a tak szykownie. Właśnie taki jest pierwszy zestaw, który dla Ciebie wyselekcjonowałam. Połączyłam 2 różne odcienie beżu. Sweter z krótkim rękawem zsunęłam na jedno ramię, dodałam shorty z lnem i voilà! Wyszedł mi piękny letni look. Klapki na płasku lub sandały na obcasach. Wybierz co wolisz. Każde jasne buty będą tu pasować. Chcę Ci pokazać, jak niewiele wysiłku trzeba, żeby dobrze wyglądać w beżu. W tym outficie połączyłam lekki, miękki sweterek w pasy ze spodniami o modnej, szerszej nogawce. Zadbałam o to, aby odcień beżu na swetrze i spodniach był zbliżony. To klucz do sukcesu. Ta subtelna stylizacja lubi też subtelne dodatki, najlepiej w kolorze, który już nie występuje. Ja wybrałam tu czerń. Cała w beżu? Zdecydowanie tak. Total look w jednym kolorze pięknie wydłuża sylwetkę. Beżowe shorty z topem wyglądają jak komplet, a wcale nim nie są. Eleganckie spódnice spodenki dają dużą swobodę ruchu w noszeniu. Są też wygodniejsze niż spódnice mini. Ja osobiście je uwielbiam. Cały ten zestaw jest idealny na upalne lato i pasuje każdej z nas, bez względu na to, czy jesteś brunetką, blondynką oraz jaką masz sylwetkę. Elegancko można wyglądać nawet nosząc sportowe buty i czapkę bejsbolówkę. To właśnie dzięki szlachetnemu beżowi. Sweter w pasy z ozdobnymi guzikami łatwo wystylizujesz nie tylko z cygaretkami jak ja, ale równie dobrze z jeansami, szerokimi spodniami czy sukienką typu tuba. Beż jest naprawdę świetną bazą szafy. Polecam Ci zainwestować w jasne beżowe spodnie. Założysz je latem do wszystkich swoich jasnych pastelowych ubrań i bieli. Beż lubi się z bielą, szczególnie w złamanym ciepłym odcieniu jak na tych szerokich spodniach, które totalnie skradły moje serce. Najłatwiej łączyć beż właśnie z bielą, szarością, ale też innymi odcieniami beżu. Beżowa bluzka z efektownym marszczeniem przy rękawach to coś, co sprawdzi się w pracy, na kolację, na uroczystości. Pięknie wygląda nie tylko z szerokimi spodniami, ale też na przykład z plisowaną spódnicą, cygaretkami czy dzwonami. Lubię ją za luźny krój, który sprytnie zamaskuje wystający brzuszek czy boczki. Kocham dżinsy typu mom fit, bardzo dobrze modelują figurę, a nie są tak bezlitośnie obcisłe jak rurki. Podkreślają nogi i nie poszerzają. Koniecznie zaproś je do swojej szafy. Latem jasne, beżowe dżinsy na pewno Ci się przydadzą, choć ja noszę takie przez cały rok. W tej stylizacji zestawiam je ze swetrem w serek, ale równie dobrze mogłabym dać tutaj t-shirt, marynarkę, koszulę oversize czy top. Taki zestaw obroni się na wiele swobodnych wyjść. Beż może wyglądać bardzo boho, a nawet sexy. Spójrz tylko na ten komplet. Tak, tak, komplet, bo to bluzka i spódnica, a nie sukienka. Choć podoba mi się, że wygląda jak sukienka, bo wydłuża sylwetkę. 100% bawełny w składzie tego zestawu sprawia, że się w nim nie spocisz, a będziesz wyglądać jak milion dolarów. Wszystkie letnie imprezy i wakacje Twoje w tym zestawie. Każda kobieta powinna mieć w swojej szafie taki zestaw mocy, w którym czuje się bardzo atrakcyjnie i zmysłowo. I co? Przekonałam Cię do beżu? No i jak Ci się podobają moje beżowe stylizacje?
Pamiętaj, że linki do wszystkich ubrań, które użyłam w tych stylizacjach, znajdziesz w opisie pod tym filmem. I najważniejsze, jeżeli podobają Ci się moje inspiracje, stylizacje, które dla Ciebie przygotowuję razem z Candy, a naprawdę zawsze staram się, żeby były bardzo modowe, to koniecznie subskrybuj ten kanał. Spotkamy się w kolejnych odcinkach i zobaczysz jeszcze więcej modowych propozycji.